Moja droga rozpoczęta. Moja droga, ja Cię kocham. Droga rozpoczęta z panem traktorzystą, który obkasza tutaj te... Jestem na razie w tej przestrzeni, gdzie nie jest obkoszona, bo tam już jest wszystko wykoszone. Pachnie, kochani, po deszczu, bo rano dzisiaj padało i zastanawiałam się, jak tutaj wyjść. Jak tu wyjść? Szukam nowych ścieżek, nowych znajomości, szukam nowych połączeń. Tyle rzeczy się dzisiaj wydarzyło już i w nocy, i od wczoraj, i rano. I pierwsze dzisiaj, jak weszłam na drogę, tutaj na tą ścieżkę, tam na początku, przybiegło do mnie malutkie dzieciątko, takie może miało 70 centymetrów, no nie, może trochę więcej, kręcone włoski, jak taki maleńki aniołek. Ni stąd, ni zowąd leciał do mnie, tak jakby mnie znał całe życie. No i tak się troszkę po niemiecku z nim przekomarzałam. I idę dalej. Oczywiście wzbudzam zainteresowanie, bo nie zabrałam butów ze sobą dzisiaj. I idę na bosaka, bo to jest moje wyzwanie. Na tyle, na ile będę mogła. Na tyle, na ile pozwoli mi droga. Będę szła. Będę szła. Podejrzewam, że będą też moje maszerowania. Nie chciałabym tego nazywać maszerowaniem, bo to nie jest moje 30-dniowe wyzwanie. A wyzwanie mojego życia na ten moment. 365 dni, kroki ku sobie. Chcę przez te 365 dni napisać też, kochani, książkę o tych refleksjach, o tym, co mnie spotyka. Chcę się zagłębić w tym, co do mnie przychodzi. Jakie znaki. Jest już dzisiaj daleko, to znaczy się blisko przed południem, a bardzo daleko od poranka. Padał rano deszcz i tak się zastanawiałam, czy będę musiała wziąć parasol, ale doszłam do wniosku, że przeczekam ten deszcz i wyjdę. Jest ciepło, zrobiło się bardzo ciepło. Pogoda oczywiście jest jaka jest. Nie będę narzekać ani na słońce, ani na deszcz, bo 365 dni w drodze to muszę się uzbroić też w cierpliwość, muszę się uzbroić w pokorę dla pogody. W pokorę dla siebie, w pokorę do tego, co spotykam na drodze, bo chcę pójść głębiej. Nie wiem, czy te filmy będą krótkie, czy będą długie. Na pewno będą moje. Na pewno będą moje. Mają być moje. Chcę, żeby były moje. Chciałam tę drogę, całą drogę, te 365 dni przebyć w sukience. Dzisiaj mam spodnie. Jaka natura kobieca jest przewrotna. Ale przyjdzie jeszcze czas na sukienkę. Przyjdzie czas na sukienkę. I rozmawiałam chwilę z panem, który siedział w traktorze i obkasza to wszystko. Mówi, nie zimno, na boso. I tak z nim trochę porozmawiałam. Mówię, po pierwsze zdrowotnie. Po drugie fajne połączenie, uziemienie. Po trzecie inne myślenie, bo zupełnie inne połączenie jest, kiedy czuje się pod stopami, kiedy ma się świadomość kroku. O, no skoro kroki do siebie, to one mają być świadome. Uwierzcie mi, czuję każdy kamyk. Wszystko to, co jest, też moja świadomość stawiania kroków jest zupełnie inna w butach. I zupełnie inna bez butów. Kochani, jak te filmy będą cicho, za cicho, z wiatrem czy bez wiatru, ja nie będę ubierała żadnych mikrofonów. To jest moja droga. Kochani, uzbrójcie się też w cierpliwość, tak jak ja. I dajcie sobie tę przestrzeń, że czasami jest coś, co mamy usłyszeć, a czasami nie usłyszeć. Mówię do pana, że czwarta rzecz, a mówię w zasadzie, postawiłabym ją też na pierwszym miejscu, to są nowi znajomi, to są nowi ludzie, których spotykam. Bo z nimi mam interakcję i wiem, co się we mnie dzieje, wiem, co się we mnie tworzy, co się wywołuje. Też mój język niemiecki, bo chodzę po niemieckich ścieżkach. Rozpoczęłam na niemieckich ścieżkach, więc trzeba się porozumiewać po niemiecku. Nie trzeba, ale fajnie jest, kiedy idę, ktoś się do mnie odzywa, więc ja się też odzywam. Dzisiaj wybrałam na tą moją pierwszą podróż, na ten mój pierwszy dzień lasek. Lasek. Tak sobie pomyślałam, tyle jest tutaj, Małgorzato, innych dróg, innych ścieżek. Chciałabym poznawać nowe drogi, nową siebie na tych drogach, inną.
mam nowy powerbank. Dostałam wczoraj na urodziny nowy, na 8 ładowań telefonu. Także kochani, jak się rozładuje, wyładuje, to mam go tutaj. Jest mniejszy, ale jest taki, wiecie, taki ciężkawy, ale nie jest najgorzej, pokażę wam. Przyczepiłam tam sobie mojego kota, kota wędrownika. Bo jak to kot chodzi własnymi ścieżkami, odpięłam go od kluczy i pomyślałam sobie, niech sobie idzie razem ze mną. Kocie, pokaż się tu odwrotnie. Przyczepiłam sobie kota wędrownika tutaj. Będzie chodził swoimi ścieżkami razem ze mną. Ja będę chodziła. Oj, coś dusiłam. Ja będę chodziła swoimi ścieżkami. To jest moje doświadczanie. To jest moje wchodzenie w głąb siebie. Chętnie opowiem wam historię. W zasadzie historię, jak to powiedzieć? Nie historię, tylko opowiem wam. Opowiem wam wszystkie te wydarzenia, które idą za mną. Idą, albo łączą się w jakąś synchronizację, które doprowadziły mnie tutaj do tej drogi. Wiatr. W pierwszej kolejności wiatr. Wiatr, który wiał już przed urodzinami, wiał wczoraj, w moje urodziny. Skoro dzisiaj idę, czyli jest jeden pierwszy dzień nowej drogi do tych następnych urodzin. Wiał wiatr. W ogrodzie moje zdjęcia z wiatrem. I wiał wiatr naprawdę potężny. Przed urodzinami potężny wiatr. A wiatr, jak oglądacie już mnie i moje maszerowania, to wiecie, że wiatr jest zwiastunem zmian. Wiatr jest zwiastunem we mnie nowej drogi. Czegoś, co się transformuje, przekłada i Małgorzata leci. Leci z wiatrem na nowe ścieżki, na nowe drogi. Zupełnie inaczej się idzie, bo inaczej. Normalnie rozpoczęłabym moje letnie maszerowanie z pierwszym dniem lata. A ja jeszcze jestem wiosenna dziewczyna, jeszcze jestem urodzona wiosną. Więc to powiedzmy, że moje drugie na wiosnę rozpoczęte chodzenie. Zupełnie inne, zupełnie inny zapach. Niby to tylko parę dni do lata, ale jest zupełnie inaczej. Wierzę, że te ścieżki będą mi bardzo pomocne, że odkryję coś więcej, że będę mogła to spisać, że będę mogła podzielić się z wami refleksją, która przychodzi. To ten wiatr. Wydarzają się rzeczy, dla mnie cuda, na które się czeka czasami latami. Czasami odzywasz się do kogoś, a ktoś odzywa się do ciebie dopiero po 3 latach na przykład. I to też jest dla mnie cud. To też jest dla mnie w pewnym sensie radość przeogromna, ale to jest też zaufanie tej drodze, że jak się coś ma wydarzyć, to się wydarzy. Ja jestem wdzięczna za każdy cud, ten najmniejszy. Nie będę tak mówić, bo zaraz będę płakać, a jestem na tyle wrażliwa, że wszystko, co mnie porusza, bo to, co nas porusza, to, co ciebie porusza, to, co mnie porusza, jest nasze, kochani. Wszystko, co jest w nas, jest na zewnątrz i niechby się nie wiadomo, co działo, tak jest. I tego się nie zmieni. Możemy zmienić nasz środek, żeby ta droga na zewnątrz była inna. To jest też droga, na której są i kupy, i kamienie, i żwir. I kolce. Tutaj akurat jest więcej żwiru, jest bardziej kamienna. Ale jest dzisiaj taka lekka. Taka lekka. Może dlatego, że to nowe się rozpoczęło. No to tak jak mówiłam, był ten wiatr. Był wiatr. Rzadko mi się coś śni. Bardzo rzadko. I jak mi się coś śni, nawet jeżeli mi się coś śni, to w momencie, kiedy wstaję, ja o tym śnie zapominam. Ja go nie pamiętam. Wczoraj położyłam się spać, chyba, znaczy się czekałam do północy, bo odpowiadałam na wszystkie urodzinowe życzenia. I tak sobie powiedziałam wcześniej, że te, które przyjdą po północy, to już niestety dzisiaj od rana odpowiadałam na te życzenia. Ale patrzę na zegarek, jest północ. I
Budzę się, jest 5:15. 5:15. I mówię, kurczę, zasnęłam na kanapie. Zasnęłam. Byłam sama w domu i zasnęłam. Paliło się światło, sączyło się w zasadzie światło. I mówię, kurczę, idę do sypialni, położę się. Jeszcze mówię, tą godzinkę, dwie się prześpię. I w tym czasie, jak zmieniłam posłanie, zmieniłam łóżko, przyśnił mi się, a w zasadzie dwa mi się przyśniły sny. Niby to była kontynuacja, może zapowiedź czegoś, nie wiem. Ale opowiem wam ten pierwszy sen. Jest przede mną łąka. Łąka taka jak boisko sportowe. Trawa przycięta równiusieńko, równiusieńko. Ja idę moimi drogami i maszeruję na bosaka. Nagle stoi kartka, że na tę trawę można wejść tylko na boso. I co ja robię? Wyciągam sandały, ubieram te sandały na nogi i wchodzę na tę łąkę. Wchodzę na tę łąkę. Weszłam na tę łąkę i poczułam takie, a czego ty jesteś taka buńczuszna, a czego ty się tak stawiasz, a czego ty się tak buntujesz, czego leziesz w tych butach na tę łąkę. I ktoś do mnie mówi, nie wiem kto, nie słychać, nie słychać. I mówi do mnie, że tu można wejść tylko na bosaka. A ja odpowiadam, że ta trawa się przecież nie pogniecie, bo jest taka krótka, czy ja będę na boso z moim ciężarem, czy ja będę w butach. I nagle ten ktoś kieruje mój wzrok do góry. I tam jest napisane, pamiętałam jak wstałam, mogłam zapisać, ale powiem wam, jak to dokładnie brzmiało, że tylko ten, kto potrafi się łączyć, inaczej, że tylko wchodząc tutaj bez butów, doznasz olśnienia i połączenia. I tak zdjęłam te buty i mówię, Małgorzato, czemu ty jesteś? Bo ja tak do siebie mówię też, Małgorzato, Gosieńko. I w tym śnie było dokładnie tak samo. Zaufaj sobie, pozwól, żeby cię prowadziło. I nagle jestem przeniesiona w czasie. Przeniesiona w czasie. Pamiętam, że mam moje żółte paznokcie. Jestem przeniesiona w czasie, skąd się orientuję. Bo nie mam żółtych paznokci. Mam paznokcie obcięte na krótko i są fioletowe. I jestem w moim rodzinnym mieście, na krzyżówce ulic, na krzyżówce. Prawie, że dochodziłam do krzyżówki tak po skosie, przy małym kościółku. Kto jest z mojego miasta, będzie wiedział, gdzie to jest. I patrzę na te paznokcie, a ja jestem bardzo wrażliwa, jak mnie haczą paznokcie. I tak przeleciałam i mówię, kurczę, co jest? Co jest, mówię, z tymi moimi żółtymi paznokciami? Ja patrzę, nie ma moich żółtych paznokci i zadaję sobie pytanie, gdzie są moje żółte paznokcie? Gdzie są moje żółte paznokcie? I nagle patrzę, ja mam krótkie, fioletowe. I się obudziłam. Obudziłam się. I inaczej, jeszcze w tym śnie mówiłam, chcę wrócić do mojej rzeczywistości. Co było przyczyną, że mnie cofnęło w przeszłość? Może ta opowieść o tym, wczoraj na tym live'ie, opowieść o tej dacie, którą dostałam w mailu. A może podświadomość wyrzuciła mi, że ta droga, która będzie, nią pada deszcz, kochani. Pada deszcz. Pada deszcz. Wiosenny pada deszcz. Obmyje znów to, co pojawia się. Pada deszcz. Zmoknie mi telefon. A może nie zmoknie, ale pada deszcz. Ja zmoknę. Mam pofarbowane włosy, kochani. Nie muszę się schować, bo teraz będę cała czerwona od tej farby. Ale przeczekamy ten deszcz. Przeczekamy. Schowamy się tutaj w zagajnik, w las. Trzeba wejść w las. O, tutaj chwilę postoję. Może ten deszcz przestanie padać. Będę teraz w takiej energii zielono-różowej, tej serdecznej. Dzisiaj ta koszulka nie było przypadku. Wybrałam specjalnie różową koszulkę na tę moją pierwszą podróż, żeby sygnalizowała tę przestrzeń, tą energię serca. To moje pomiędzy, w której ja się obracam, żebym mogła znajdować siebie, żebym mogła odnajdywać siebie na tych ścieżkach bez względu na pogodę, bez względu na to, co się pojawia. I tak w tym śnie krzyczałam, ja chcę wrócić do moich żółtych paznokci. Do moich żółtych paznokci, żółty i fioletowy. Tak sobie pomyślałam później, kurczę, nowa droga, trzeba wrócić, jednak trzeba wrócić, żeby
załatwić pewne sprawy jeszcze na poziomie tej przeszłości tutaj, to zobaczcie, moje rodzinne miasto we śnie mi się pokazało. Droga, krzyżówka, skrzyżowanie, wybory dla mnie, ja to tak odczytuję. Muszę wejść głębiej, bo pada coraz mocniej. Bo pada coraz mocniej. Dobra. I miasto rodzinne, czyli gdzieś muszę wrócić głęboko. Wrócić głęboko. Chcę właśnie dzielić się z wami z tą refleksją, która pojawia się w ciele. Ja mam dreszcze. Nie dlatego, że pada deszcz, ale mam dreszcze i wiem, że ten kolor fioletowy dla mnie, ja robię mandale, ja tworzę mandale, bawię się kolorami, bo jestem tym, jak ja to mówię, artystycznym mistrzem, który gdzieś tam się wyzwala artystycznie. Pracuję z centrami energetycznymi. Wiem, czym jest fioletowy kolor. Wiem, czym jest fioletowy kolor. I też wiem, że jest to kolor uzdrawiający, że jest to kolor fluorescencyjny. Dlaczego pokazało się to na paznokciach? Dlatego, że ja jestem bardzo wrażliwa na paznokcie. I bardzo, ja mam bardzo kruche paznokcie. Dlatego od jakiegoś czasu zakładam sobie żel, żeby one były sztywniejsze. Ja mam naprawdę bardzo kruche paznokcie. Było tak, że nawet mi się żel nie trzymał. Od jakiegoś czasu jest okej, się trzyma. Dziękuję Ewie, dziękuję Magdalenie, które robią moje paznokcie. Jest okej. I pewnie, żebym zauważyła ten sen, żebym się zatrzymała, to raz, że przeniosło mnie w czasie, dwa, pokazało mi krótkie, moje, łamliwe paznokcie, pomalowane na fioletowy. Naprawdę uwierzcie mi, że jak tak spojrzałam na dłoń, to te paznokcie w kolorze, nic się tak nie odznaczało, jak ten fiolet na tych paznokciach. I tak sobie rano siadłam, zrobiłam kawę, wypiłam wodę z octem i tak sobie mówię, kurczę, pamiętam ten sen, pamiętam tą moją buńczuczność na trawie, tą piękną, zieloną, równiutko ściętą murawę i pada coraz mocniej. I tak sobie myślałam, ała, co to? No patrzcie, co? No jeżyna, no bo co innego? Jeżyna się tutaj zahaczyła, tu się zahaczyła. Takie moje pierwsze refleksje, takie moje pierwsze wprowadzenie mnie w drogę. Takie pierwsze odszukiwanie gdzieś głęboko. Skoro to ma być moja droga, moje kroki do siebie, to nie ma żadnego, kochani, owijania w bawełnę. Nie ma żadnego udawania, że jest coś wow. Nie, te gówna, które się będą pokazywały w drodze, czy wdepnę w jakieś końskie, czy w psie, czy w jakieś inne, wszystko jest znakiem i będę uczyła się odbierać, odczytywać. Będę się oczywiście wspomagała informacjami, które pada, no pada, które będę gdzieś szukała po internetach. Tak jak dzisiaj też idąc spojrzałam na zegarek i była godzina 10:10. I mówię, kurczę, znowu nowe. Jedynka to ten power, silny power, wzmocniony zerem. Nieraz już wam mówiłam na spotkaniu pod szczęśliwą siódemką o znaczeniu liczb. Kurczę, jak się rozpadało, idę teraz głębiej, ale tutaj są jeżyny. Gdzie mnie skierowało, co odczuwam, na samą myśl, że mam wejść w te jeżyny. Znowu jakiś kolec. Ja wierzę, że w tej drodze pojawi się dużo fajnych rzeczy dla mnie. Na pewno się pojawi. Wszystko ma znaczenie. Wiatr, deszcz. Popatrzcie, jak stanęłam. Wierzę, że przyjdzie to oświecenie. Czy są przypadki w środku lasu, przerwa na słońce, przerwa na promień, na co? Na doświadczanie tego oświecenia sama w sobie. Dlatego trudno mi jest powiedzieć. Mówię do was teraz bez przerwy prawie 20 minut. I trudno mi jest powiedzieć, czy te filmy będą krótkie, czy będą długie. Stoję teraz pod baldachimem z zielonych liści. Jeszcze nie przekapuję, ale pomaleńku robi się bardzo mokre. Czuję taką, jakby się rozbryzgiwała woda. Nie mam dalej gdzie wejść, a pada coraz mocniej. Wyłączę na chwilę, przeczekam ten deszcz i włączę się może jeszcze z drogi. Może jeszcze jakaś inna refleksja się pojawi.
to jest w zasadzie może nie sam początek mojego chodzenia tego pierwszego dnia, ale już tyle rzeczy było zwiastunem przed. Ta różowa koszulka, która symbolizuje energię miłości, to słońce, które się tutaj pojawia. Niebo jest totalnie zachmurzone, jest ciemno, a ono gdzieś tutaj się mimo wszystko przebija, żeby pokazać mi, że wszystko jest możliwe, że kiedy stoję w tym oświeceniu, to będzie to rozwiązanie. Chcę, kochani, w mojej drodze odkrywać moje talenty. Chcę zobaczyć, jak one wpływają na mnie. Nie tylko na was, ale jak wpływają na mnie. Mówiłam wczoraj na tym live'ie urodzinowo-promocyjnym mojej książki i neurograficznej wdzięczności. Mówiłam... O czym mówiłam? O czym mówiłam? Mówiłam o moich talentach duchowych, które mam. Moim najważniejszym talentem, jak będziecie odsłuchiwać wczorajszy live, to jest wiara. Chcę iść w drodze z wiarą dla siebie. Chcę zobaczyć, jak to wpływa na mnie. I jak moja wiara przekłada się na to, co robię. Jak przekłada się na was. To są też, kochani, kolejne refleksje, które się będą we mnie tworzyły. Bo chcę iść z tymi moimi talentami bardzo świadomie. Bardzo. Oprócz wiary mam jeszcze cuda. Mam nauczanie, mam wiedzę i mam gościnność. To jest moich 5 top boskich talentów. Gdzie tym właśnie głównym jest wiara. Wiara. Dla mnie, kochani, nie ma rzeczy niemożliwych. Dla mnie jest wiara we wszystko. Że wszystko idzie przejść. Wszystko idzie doświadczyć. Wiara w to, że wydarzają się cuda. Wiara w to, że na tak strzeżony balkon, jaki mam ja, przyjdzie pap. Jak nie z prawej strony, to po bardzo stromym dachu wejdzie i zapuka do dachowego okna. A, ale się rozpadało, muszę wyłączyć, kochani, bo kapie mi już przez to liście na telefon, a szkoda by było, żeby się miało coś zepsuć. A jak nie przestanie padać, to będę tutaj tak stała pod tymi drzewami. To też jest doświadczenie, to też jest, tak sobie pomyślałam, że fajnie by było zrobić jeden film, żeby go nie łączyć później w te różne, może trochę liści bardziej nad głowę, żeby go nie łączyć, bo tyle czasu później to zajmuje, to konwertowanie tego wszystkiego, to przesyłanie jest takie, no jest jaki jest, ja nie narzekam, ja lubię to robić. Ale może właśnie dzisiaj z tej jaskini w lesie, zobaczcie, tak tutaj stoję, tam jest droga, tak się wypięłam tyłek na las i jestem tutaj i czekam, aż przestanie padać, bo chcę iść dalej, chcę iść tą ścieżką dalej, chcę czuć, chcę doświadczać mokrej drogi, mokrych kamieni i tą wdzięczność, którą rysowałam wczoraj, kochani, rysowałam, dzisiaj przyjdę, będę dopieszczała kolorem ten mój neurograficzny rysunek. Chcę iść i doświadczać tych kamieni, tych mokrych, takich śliskich, tego błota na drodze. Chcę tego dzisiaj doświadczyć. Było bardzo gorące słońce przez moment, jak szłam. Było mi bardzo ciepło. I sobie pomyślałam, no kurczę, no cóż. Po tych wszystkich bardzo zimnych dniach, po tych deszczowych dniach, po tych wichurach, nagle w pierwszy dzień pojawia się Małgorzato słoneczko. Pojawia się słońce, pojawia się piękny dzień. No ale zobaczcie. Niebo zsyła wodę. Woda to emocje. Ja jestem pełna emocji. Naprawdę jestem pełna emocji. Ja je odkrywam. Ja widzę, czym ja się fascynuję. Wiecie, jak wygląda pięknie teraz ten las? On się błyszczy. I te promienie, które się gdzieś tam przebijają. Je widać w kamerze, ale nie widać ich tak nie widać ich namacalnie. Ale jaki się pojawia błysk na liściach. Może już więcej dzisiaj nic nie dogram. Może będę tutaj czekała i nie wiadomo, jak ten deszcz będzie długo padał. A może jeszcze się gdzieś włączę w drodze. Jeżeli nie, to pozdrawiam was bardzo serdecznie i zachęcam do śledzenia moich
moich kroków ku sobie przez 365 dni. Tak, przez 365 dni. Kurczę, ale pada mocno! Coraz bardziej pada na mnie. Muszę znaleźć jakieś inne miejsce, kochani. Wyszłam, kochani, z lasu. Jakby jeszcze trochę nie przestało padać. A teraz jestem po kałużach, kochani. Teraz normalnie depczę po wodzie. Teraz właśnie nogi doznają tego cudownego odpoczynku. Zatrzymało mnie dokładnie na długość tego filmu, tego wcześniejszego kawałka. Spojrzałam ile? 25 minut. Czy to może dziwić kogoś? 25 minut zatrzymał mnie deszcz, żebym mogła w skupieniu odsłuchać to, o czym mówiłam. Żebym mogła raz jeszcze przerobić to doświadczenie z tym snem. Przesłuchałam i A1. A to jest jeden i jeden to jest jeden, to jest dwa. To jest dwa. Tutaj dokładnie zatrzymał się film na 25 minut i 6 sekund. 6 tych setnych, ale 25, znowu 7. I mi z mokrej podkoszulki, jeszcze bym tak powstała trochę, to byłabym mokra. Już nie pada deszcz, ale tak fajnie szumi ta woda, która spada z liści na ziemię. Fajne doświadczenie, fajne. I tak czy siak będę musiała sklejać te filmy. Jak będzie wieczorem, to może będzie wieczorem, bo wszystko będzie zależało od tego, jak moja pamięć telefoniczna wytrzyma i te przesyły, które się później tak zatrzymują w czasie na 2-3 godziny, 4 czasami. Oj, co teraz się pojawiło? Co się teraz pojawiło? No, co się pojawiło teraz? Rano nie mogłam mówić, nagrywałam się z Joasią jak co rano. I mówię do niej, że po tym wczorajszym dniu, takim bardzo obfitym w mowę, bo bardzo dużo mówiłam. Bardzo dużo mówiłam. Nagrywałam, mówiłam, odpowiadałam na życzenia, nagrywałam się na Messengera. Też piłam kawę z gośćmi, którzy przyszli w międzyczasie. I też mówiłam. I rano dzisiaj czułam moje gardło. Ale co teraz się wydarzyło? Nie wiem. Nie wiem, słowo, którego ja najbardziej nie lubię, a mówię nie wiem. No na ten moment może nie wiem, ale za chwilę gdzieś pójdę i pewnie coś przypłynie, jakaś refleksja się pojawi na to. Co takiego było w mojej głowie w momencie, kiedy tak zakasłałam, tak w zasadzie zatkało mnie trochę. Trzeba wracać. Czy lubię wracać w tamte miejsca? Może nie zawsze lubię, kochani. Nie zawsze lubię. Ale jeżeli pojawia się we mnie właśnie jakiś opór, albo pojawia się coś, co mnie na tej drodze jednak mimo wszystko zatrzymuje, pojawia się ta refleksja w ciele, jeżeli się cokolwiek w was pojawia, jeżeli was coś na moment zatrzyma, tak jak mnie ten sen, czy ten mail, który miał datę 25 lipca 2018, a nie 24. Ktoś pisząc maila się pomylił, ale ta informacja trafiła. Trafiła, podejrzewam, do bardzo wielu ludzi, bo to nie tylko do mnie ten mail był wysłany, ale ja się nad tym zatrzymałam. To mnie zatrzymało. I wszystko to, co was na drodze zatrzymuje, to są te znaki. Czasami one są takie naprawdę bardzo subtelne. Czasami przemkną niezauważalnie, ale wszystko to, co was zatrzyma, jest dla was. Szukajcie, znajdujcie rozwiązania, pytajcie, proście wujka Google o informacje. Zobaczcie, co ja dzisiaj mam na drodze. Mam piękną, błyszczącą, zieloną trawę, zielone liście, słońce, które świeci. Mam wodę. Mam deszcz, mam słońce i wiatr. Zobaczcie, co ja mam. I w sercu ogień mam te... co tam było na tej drodze? Kamyczek, co to było? Czekajcie, niech poczuję, co to mnie dziabnęło. Oto, to mnie dziabnęło. Biały kamyk. Wsiąść do pociągu, byle jakiego. Nie dbać o bagaż. Zaraz sama sobie w łeb czasnę. Ała! No to jest ta żwirowa ścieżka. Widzicie, jak idę czasami gdzieś ponoszą mnie myśli, to połączenie z ziemią staje się
staje się niewyczuwalne. I właśnie to są te kiksy. Idę przecież już tyle czasu. I jak idę i jestem w tym połączeniu świadoma, to zupełnie inaczej ta noga idzie. Zupełnie inaczej stawia się ten krok. Zupełnie inaczej. Wyszło słonko. Jak długo będzie świeciło? Nie wiem. Tam przede mną jest kolejna ciemna chmura. O, jak fajnie z tej strony. Ale z tej strony jest piękne się zrobiło błękitne niebo. Rano padało i tak bardzo szybko wsiąknęło w ziemię. Bardzo szybko. Mam unurane nogi. Mówię wam, w błocichu po same kostki. W błocie po same kostki. I teraz jeszcze ta woda. No i to słonko, które święci w oczka. Pięknie. Jeżyna kwitnie. Będą jeżyny będą. Czarne, dobre. Czarne jeżyny będą. Dobra. Robię tył zwrot. I będę raczej szła ze słońcem w plecaku. Niekoniecznie w twarz. W plecaku. Nieraz jeszcze pewnie wybiorę ścieżkę, gdzie będzie to słońce świeciło w twarz. Ale to jest ta pora, gdzie ja lubię wstawać bardzo wcześnie. Dzisiaj ta noc była taka, jaka była. Raz, że może i niewygodnie było na tej kanapie. Dwa, jednak cały dzień takiego bardzo intensywnego mówienia, odpisywania i tych emocji. Ten wczorajszy dzień dostarczył mi tyle wrażeń i tyle emocji i tyle pięknych odczuć, że to wszystko spowodowało, że Małgorzata wieczorem padła. O północy padła. I tak obudziłam się dzisiaj rano. Która była po 8 już było, jak się obudziłam rano. I tak wiecie, pierwsze ten sen. Obudziłam się i od razu miałam ten sen w myślach. Analizowałam tą pierwszą część, ten napis, który się pojawił na górze. On był dla mnie bardzo czytelny. No nie potrafię go teraz aż tak w bardzo dokładnym tym powtórzyć, ale ja go widzę. Ja go widzę, jak on tam jest. I potem tak sobie pomyślałam, jaki to będzie miał wpływ na moją drogę. Co na tej drodze się pojawi. A ja dzisiaj doświadczam i deszczu, i wody. I powiem wam, że doświadczam fioletowych i żółtych kwiatów. Może o tym nie mówię, ale z jednej strony były żółte, z tej strony kwitną już wszystkie osty, które gdzieś tu po drodze się pojawiają i one są już piękne fioletowe. Piękne fioletowe, czyli te dwa kolory pojawiają się z moimi żółtymi paznokciami. Pojawiają się dzisiaj na tej ścieżce i wiem, że każde mówienie na głos dla mnie jest transformacją. Każde wypowiadanie tego głośno, co się ze mną dzieje, wewnątrz, co się dzieje. Kochani, może ja wszystkiego nie nazywam po imieniu. Nie mówię dokładnie to, to i tamto, ale ja o tym mówię. Ja to wyrażam. Ja wiem, o czym ja mówię. Ja wiem, jaka jest we mnie emocja. Ja mówię o tym, czego doświadczam, że się cieszę, że się raduję, że jest mi wesoło czy przykro, że na coś czekam czy czekałam. Czy coś, co się pojawia, jest spełnieniem? Ja o tym mówię. Może nie nazywam tego dokładnie po imieniu. Bo wszystko ma swoje imię. Wszystko ma swoje imię. Wszystko ma swoją nazwę. I właśnie te żółte kwiaty, które pojawiają się częściej od tych fioletowych, są też emocją. Są też emocją. Są... Dlaczego te paznokcie teraz są cały czas żółte? Proszę zmienić na jakiś inny kolor. Może na neutralny, może na całkiem neutralny. Pojawiła się teraz, kochani, przede mną fioletowa koniczyna. Pięknie mokro jest. Jest fioletowa koniczyna. O, tutaj, piękna. Raz, dwa, trzy. Patrzcie. Trzy fioletowe koniczyny. Czy są przypadki? No nie ma przypadków. Kolejne piękne, żółte kwiaty na mojej drodze. Ale mokra trawa i zaraz będę znowu mokra po kolana, ale to nic. Po to jest doświadczenie i zdobywanie.
Patrzcie, jakie mokre wszystko, ale jakie ładne, jakie żółciutkie, jakie piękne. Tutaj kolejne fioletowe kwiatki. Nie wiem, czy tu je widać. Widać zapewne fioletowe kwiatki. I te trawy, które w słońcu przebarwiają się na fioletowo. No widok jest przepiękny. Jak tutaj wam pokazać ten fiolet w słońcu na różowej koszulce z czerwonymi włosami. Ale tak właśnie kwitną trawy. Pora kwitnienia traw. Pora kwitnienia traw. Ja kocham trawy. Ja kocham tą lekkość traw. I to, jak one mają to, może to fruwanie. Właśnie tę lekkość bujania. Po prostu lekkość bujania. No, mamy koniec wiosny. Ja idę drogą, moją drogą. A na mojej drodze dwa kolory. Fioletowy i żółty. Czyżby nic innego nie kwitło? Czyżby wszystkie inne kwiaty gdzieś się zapodziały i schowały na moment mojego przejścia? Po tej stronie też fioletowe. Też fioletowe kwiatki. Kwiatki, kwiatuszki fioletowe. Takie moje pierwsze doświadczenie z drogi. Koszulka już prawie wyschła. Jeszcze gdzieniegdzie tylko plamki. Drzewa cały czas jeszcze szumią, jeszcze gdzieś te krople opadają. Było cicho, niesamowite na tej drodze, ale tylko na poboczu, tu gdzie idę, bo ja lubię w takich błotkach sobie pochodzić. O, właśnie taka jeszcze tam przede mną jeszcze jest błotko, a potem już jest sucho. Dlatego wykorzystuję ten moment właśnie, ten moment wow, po traktorze, trochę głębiej było. Dlaczego, kochani, ja oglądam moje filmy? Dlatego, że ja dostrzegam w kamerze to, co mogło mi umknąć w drodze. Dlatego bardzo ważne dla mnie jest w momencie, kiedy robię sobie jakiś projekt albo coś, co się pojawia. Zobaczcie, jest kolejny kwiat. Zgadnijcie, w jakim kolorze? Tak, patrzcie. Przepiękny kwiat. Patrzcie, jaki się pojawił kwiat przede mną. Też fioletowy, śliczny. Bardzo ładny. Bardzo ładny fioletowy kwiat. Można stać, podziwiać, patrzeć. Jaki gruby ten ma. Jaki ma gruby ten trzonek. Gruby trzonek. Dlatego też oglądam. Oglądam i patrzę, co się pojawia. Co się pojawia, ile się pojawiło na mojej drodze znaków takich, które być może nie dostrzegłam, ale jeżeli oglądam film, to zdaję sobie sprawę, że te informacje są dla mnie, bo mogłabym je złączyć, te filmy do kupy wrzucić i nie patrzeć, a ja jednak mimo wszystko odsłuchuję, szukam tych takich ukrytych znaków, bo też jest inaczej, kiedy idę i nie nagrywam, ale wtedy jestem skupiona bardziej jestem skupiona na tych doznaniach, na doświadczeniach, na kamykach, które są pod stopami, na chmurach, które pokazują jakieś wzory, na kolorach, na... No właśnie taka ma być ta moja droga. Ja chcę, żeby ona taka była. Ona taka jest. Ona taka jest. Zrobiło się parno, strasznie parno. Teraz jak tak idę i patrzę na te kwitnące jeżyny, to one też mają kolor lekkiego fioletu. Lekkiego fioletu. I jak tak człowiek sobie poskłada te części tej drogi, albo poskłada sobie części na dzisiaj, te wszystkie cząstki stamtąd, że one utworzyły tą dzisiejszą drogę, to dzisiejsze doświadczenie, to jest to takie fajne odkrywanie, to jest to spełnienie. Jak zechcecie zakupić moją najnowszą książkę Popatrz Głębiej, to w rozdziale Akapit dla Ciebie jest 6 kobiet, ja 7, które opowiadają o swoich drogach, o swoich ścieżkach. Co na nich odkryły, jaki wzorzec się im pojawił, ale też pokazują drogę, która je doprowadziła do tego odkrycia. Co się wydarzało? Jaki wzorzec się cały czas przewijał,
jaką rolę grałyśmy, czy gramy dalej, bo ile jest jeszcze nieodkrytych ról, ile jest jeszcze masek, które tutaj są. Ściągnięcie jednej, dwóch, trzech, pięciu, to nie jest wszystko. Życie trwa. Życie trwa i mamy doświadczenia. Bóg obdarzył nas talentami i darami do tego, żeby nasze życie przejść z lekkością. Czy my umiemy przejść nasze życie z lekkością? Niech każdy sobie zada pytanie. I tutaj troszkę wody. Wody. Czy my umiemy przejść nasze życie z lekkością? Czy my umiemy wykorzystać? Czy my umiemy wykorzystać te dary, które mamy? Tak. Czy my umiemy? Czy my chcemy wykorzystywać? Czy traktujemy to, co robimy, jako mus? Może fajnie popatrzeć, co nam idzie dobrze i przemienić to w tą, no nazwę to tym słowem, którego użyła na przykład Mirka w opisaniu swoich doświadczeń. W służbie dla innych, w służbie. Bo to jest takie fajne słowo, żeby nie kojarzyło się tylko z tą służbą złą, że ty służysz. Chodzi o to, żeby przekuć swoją mądrość, swoją wiedzę, swoje doświadczenie, swoje, no nie wiem, zdobywanie, odkrywanie w coś, co będzie też służbą dla innych, że ktoś potrafi to odczytać, potrafi to ze sobą połączyć, ze swoimi doświadczeniami, ze swoją drogą, że ze swoim patrzeniem na świat, czasami przez różowe okulary, czasami przez fioletowe. I nade mną, kochani, błękitne niebo. I chmurki się pojawiły. Błękitne niebo, zrobiło się bardzo ciepło. Bardzo. Podejrzewam, że już jest południe i dlatego jest też tak ciepło. Te drzewa tak szeleszczą, że mam wrażenie, że ktoś za mną jedzie. No ale przecież mam tutaj kamerę i widzę, czy ktoś jedzie za mną, czy nie. A ja się jednak mimo wszystko obracam, oglądam. Więc gdzieś tej mojej świadomości też nie ma, że tam przede mną jest droga. Zobaczcie, jak człowiek może odczytywać te swoje refleksje, co się pojawia we mnie, co się pojawia. Powiem wam, kochani, ja mam w sobie dzisiaj przeogromną radość. Przeogromną radość, przeogromną chęć odkrywania, zdobywania drogi, mojej drogi. I te kroki ku sobie, bo tak to chyba nazwę, kroki ku sobie. Kroki ku sobie, dzień pierwszy. Dzień pierwszy zdobywania i patrzenia, jak sama, jak odsłuchiwałam siebie. Te 25 minut, które zatrzymało mnie w lesie. Zatrzymało mnie na 25 minut, żeby coś pewnie jeszcze odkryć. Stałam ubłocona, deszcz padał coraz mocniej. Moczył mi koszulkę, a ja stałam i nie zamykałam telefonu. Po prostu stałam i słuchałam tego, co mówiłam, co do mnie jeszcze przypłynie, co mogę jeszcze odkryć. I zastanawiałam się, dlaczego mnie zatrzymało na te 25 minut. No właśnie na to filozoficzne chyba teraz bycie w drodze. Na to filozoficzne zgłębienie, poszukanie. Danie sobie odpowiedzi na podstawie moich mądrości, które mam w sobie. Tego, co pokazuje mi droga. Tego, co mogłam odczytać w internecie na temat paznokci, na temat snu, na temat koloru. Na moment taki, który mam w sobie, tą wiedzę, którą mam. To idę dzisiaj i sama się bawię dla siebie w nauczyciela. Wykorzystuję mój talent nauczyciel dla samej siebie. Wykorzystuję mój kolejny talent, wykorzystuję wiedzę, którą mam do tego, żeby ta moja droga mnie wzbogacała. Wykorzystuję mój dar cudów, robienia i działania cudów. Ale przede wszystkim, kochani, wykorzystuję zawsze, każdego dnia, nawet kiedy nie byłam świadoma, że mam ten talent, wykorzystuję wiarę, bo uwierzcie, widzicie wiarę, uwierzcie mi. Ja wierzę we wszystko, co przynosi mi droga. Ja wierzę w każdy znak, ja wierzę w każde wasze trzy kropki. Ja wierzę, że po tych trzech kropkach jest mnóstwo informacji, które być może kiedyś do mnie dopłyną, a być może nigdy się nie dowiem, co autor miał na myśli, stawiając trzy kropki. I wierzę w drogę, wierzę w spełnianie, wierzę w to, że wszystko jest możliwe. Trzeba tylko otworzyć się na doświadczenie, otworzyć się
na miłość, na tę miłość uniwersalną, nie na te, wiecie, pyk, pyk i nie ma i po miłości. Dzisiaj miłość jest, jutro jej nie ma, a pojutrze to zapomnij, że ona istniała. O takiej miłości, która jest, która pokazuje ci, że wszystko, co się wydarzyło na tej drodze, do dzisiaj było miłością dla mnie, żebym ja mogła siebie odkrywać, żebym ja mogła dziękować dzisiaj Tobie za to, że mogłabym dziękować dzisiaj Tobie za każdy znak zapytania, za każdą różę, za każde trzy kropki, za każdy oddech, którego nie słyszałam, za każde spojrzenie, które było zakazane, za każde słowo, które powiedziałaś, czy powiedziałeś do mnie. I teraz człowiek, idąc drogą, ktoś wczoraj powiedział, że to wiek uczy mądrości. Myślę, że nie wiek, tylko doświadczenie uczy tej mądrości i odczytywania. Napisałam w książce, że nie chcę być, pisząc o sobie, że nie chcę być agresywna do życia. Nie chcę być agresywna sama dla siebie, bo to nie o to chodzi, żeby być agresywnym, żeby chcieć, żeby... No tak jak w tym śnie pokazało mi tą moją buńczuczność, ten mój brak pokory do tego, co było napisane, że nie wolno tam wchodzić w butach. A ja mimo wszystko w tym śnie wlazłam w tych butach. Zbezcześciłam czyjeś chcenie. Zbezcześciłam. I tak jestem naprawdę wdzięczna za każdy znak. Dla ciebie może to jest znak, może dla ciebie to nie jest znak, może dla ciebie to jest po prostu coś, co się wydarza. A dla mnie wszystko, co się wydarza na mojej drodze, jest znakiem, z którym ja idę. Przez 7 lat szłam z moimi kwartalnymi maszerowaniami, z tymi wszystkimi znakami, które się pokazywały, z każdym słowem, z tym, co mnie dotknęło, z tym, co mnie obrażało, z tym, co mi pokazywało, jaka to jesteś wielka, Małgorzato, z tym, co pokazywało moje uczucia, moją wrażliwość, moją miłość, moje niespełnione rzeczy. Dla mnie wszystko w drodze jest ważne. Może teraz jest bardziej ważne niż kiedyś. Kiedyś też te doświadczenia były inne. Może też kiedyś nie miałam tej odwagi, żeby za często pokazywać to, co czuję od środka, ale to jest moje. To jest moje. To, co ja robię, to jest moje. I czy to się komuś podoba, czy nie, to ja i tak to będę robić. Jak się komuś nie podoba, to niech sobie zada pytanie, dlaczego mi się to nie podoba? Co takiego z tej Małgorzaty jest we mnie, czego ja nie chcę pokazać ludziom? Czego ja nie chcę zrobić? Czego ja nie chcę... Boże, ja dzisiaj będę mówić, a co będę mówiła przez 364 dni? Czego ja nie chcę zrobić? Czego ja nie chcę pokazać innym ludziom? O czym ja w ogóle będę mówiła na spotkaniach pod Szczęśliwą Siódemką? Jak ja będę codziennie tyle godzin mówiła? Dobra, za chwilę kończę tą moją ścieżkę. Będę szła w moim odczuwaniu, w przerabianiu tego wszystkiego, co się pojawia. Jak ja tyle dzisiaj powiem, to ta książka, która ma się stworzyć przez 365 dni, będzie miała, nie wiem, 1500 stron. Tak sobie też myślę, jak to ogarnąć, jak to zrobić, jak z tego wyjść, ale to jeszcze przyjdzie rozwiązanie. Na razie jest tytuł, Kroki ku sobie. Kroki ku sobie jest tytuł mojej drogi i podejrzewam, że tej książki, chyba że jeszcze się coś zmieni w drodze. Wszystko będzie zależało od kroków, które robię ku sobie. I tak jak powiedziałam, wszystko to, co płynie od Was, jest dla mnie znakiem. Dla Was może być totalnie nieistotną informacją, a mi niesie synchronizację, która się ze sobą łączy, która doprowadza mnie do tej ścieżki, do tej odwagi, do tej asertywności, do tego mówienia, jeszcze do tej tęsknoty, do jeszcze do czekania, jeszcze. I tak, fajnie, zaszło słonko, aż widać od razu po tym, widać, zaszło słonko. Ja jestem, kochanie, cały czas jeszcze w emocjach, cały czas jestem w emocjach. Jak cały czas patrzę, pojawił się biały kolor na tej, jak to się nazywa. Kurczę, mam tego w ogrodzie też dużo. Ja to zawsze zostawiam, bo lubię jak to się tak ładnie rozejdzie tymi białymi kwiatami między trawami, między werbeną patagońską, fioletowa. A co to jest? To jest dzika pietruszka. To jest dzika pietruszka, ale bardzo ładnie kwitnie. Czy to jest dzika pietruszka? Tak, to jest dzika pietruszka. Na niej mieszka taki zielony pająk, taki... Czytałam też w internecie o tym pająku. Czemu teraz idę w drodze, mówię o pająku?
czemu mówię o pająku? W książce gdzieś na początku jest wiersz sieci, sieci, właśnie o pająku, o sieciach utkanych. O sieciach utkanych. Nie pamiętam teraz dokładnie, bo go napisałam w zeszłym roku w lipcu. W zeszłym roku w lipcu go napisałam, znalazł się w tej książce też. Będąc na warsztatach lipcowych w Kwiecach, siedząc rano przy stole, pijąc kawę, patrząc na nici, na kobietę, która szyje, przyszedł mi wiersz. I go tak szybciutko zapisałam. Pomyślałam sobie, że umieszczę go w tej książce, bo jest wymowny. I tak właśnie przypomniało mi się, patrząc, zobaczcie, jako wszystko ma jakąś informację, która dokądś nas prowadzi. To nie jest tak, że włączasz kamerę i w drodze nie masz o czym mówić. Bo jeżeli jesteś uważny i zauważyłeś tą pietruszkę dziką, a na niej u mnie w ogrodzie zawsze siedzi taki biały pająk z zielonym odwłokiem, taką dupcią, ma taki zielony, jasno-soledynowy, co ma krzyżyk taki, nawet nie wiem, czy to jest krzyżyk, taki ślad na dupce ma ślad na dupce. I tak właśnie skojarzyło mi się z nicią, skojarzyło mi się z siecią, z pająkiem i przyszedł wiersz. Czy ja w drodze napiszę jakiś wiersz? Dzisiaj to chciałabym naprawdę bardzo serdecznie podziękować za wszystkie życzenia, za wszystko, co się wydarzyło wczoraj. Ale wczoraj to już przeszłość. Wczoraj to już przeszłość i dzisiaj trzeba pleść nową nić. Dokąd ona nas zaciągnie? Ten kłębek, kiedy się kończy, na razie się rozwinęła droga. Kochani, ja idę i kończę dzisiaj mówienie do was. Bo znam siebie. Ja uwielbiam mówić. Uwielbiam pisać, a zdaję sobie sprawę też z czasowości oglądania tych wszystkich filmów. Dziękuję wam dzisiaj za to, że jesteście ze mną w mojej wędrówce. Do mnie samej. Do jutra gdzieś. W kolejnym kroku ku sobie. Do zobaczenia.